Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoki Sejmie. W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego. Jednocześnie wnoszę do Wysokiej Izby, ażeby raczyła uchwalić przedłożoną nowelizację ustawy Kodeks postępowania karnego w przedłożonym jej tutaj sprawozdaniu. Czego to dotyczy, ta nowelizacja, którą dzisiaj będę prezentował Państwu? Chodzi bowiem o to, że ukazały się w listopadzie i w październiku 2009 roku dwie decyzje ramowe. Jedna decyzja ramowa z 30 listopada, która mówi o przeciwdziałaniu konfliktom jurysdykcyjnym, jak również o rozstrzyganiu już istniejących konfliktów jurysdykcyjnych. I druga decyzja ramowa z 23 października 2009 roku, mówiąca o tym, że państwa członkowskie Unii Europejskiej powinni stosować zasadę wzajemnego uznawania decyzji w zakresie nadzoru nad wykonywaniem środków zapobiegawczych nieizolacyjnych. O co konkretnie tutaj chodzi pod tymi takimi dosyć trudnymi tytułami? Chodzi tutaj bowiem mianowicie o to, że w pierwszym przypadku mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że wedle jurysdykcji państw poszczególnych członkowskich każde z tych państw jest właściwe do prowadzenia postępowania karnego. I każde jest właściwe do rozpatrzenia tej sprawy i osądzenia tej sprawy. Czyli może zachodzić taka oto sytuacja, że ta sama osoba o ten sam czyn będzie oskarżona przed dwoma różnymi sądami dwóch różnych państw. I żeby zapobiec tej zasadzie podwójnego karania za ten sam czyn tej samej osoby, czyli tej zasady, ta zasada ne bis in idem, żeby miała zastosowanie, Komisja Europejska wystąpiła z taką oto propozycją porozumienia, wydania takich przepisów, które by skłaniały państwa członkowskie Unii Europejskiej do szukania porozumienia w zakresie rozstrzygania tych konfliktów jurysdykcyjnych. Wiadomo bowiem, że państwa członkowskie na kwestię jurysdykcji patrzą jako na jedną z przesłanek ich własnej suwerenności, a szczególnie w sprawach karnych. O ile można było się porozumieć w sprawach cywilnych i handlowych i od 2000 roku obowiązuje rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie właśnie jurysdykcji. I tutaj w sprawach cywilnych państwa członkowskie niejako znalazły kompromis, to tu w sprawach karnych wychodzą z takiego założenia, że chyba, że to jest jednak element suwerenności państwowej. Tutaj nie ma takiej skłonności do przekazywania własnej kognicji innemu państwu. Niemniej jednak jest próba znalezienia jakiegoś kompromisu, porozumienia. W związku z tym ta nowelizacja w artykule 592a to tam do następnych, to jest właśnie ta próba znalezienia możliwości kompromisu pomiędzy poszczególnymi sądami, prokuratorami różnych państw członków Unii Europejskiej w zakresie możliwości przekazywania spraw o ten sam czyn przeciwko tym samym osobom, jak również przejmowania przez sądy, na przykład wymiaru polskiego, tych spraw w sytuacji, kiedy istnieje interes wymiaru sprawiedliwości, za tym przemawiający. Ponieważ mamy bowiem do czynienia często w dzisiejszej wspólnej Europie z sytuacjami takimi, że cudzoziemiec popełnia przestępstwo na terenie Polski, potem wyjeżdża do swojego kraju, miejsca legalnego zamieszkania i w związku z tym sąd polski prowadzi postępowanie karne, a równie dobrze mógłby to postępowanie o to przestępstwo popełnione w Polsce prowadzić do sąd tamtego państwa, w którym on mieszka. I chodziło tutaj o to, że do tej pory ten sposób bardzo sformalizowany porozumiewania się ministra sprawiedliwości ze swoim odpowiednikiem w państwie członkowskim chcemy
procedurze karnej na podstawie tych decyzji ramowych zastąpić bezpośrednimi kontaktami pomiędzy sądami i organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze. I tak mówi się w tych przepisach, które tutaj proponujemy, że jeżeli po wejściu polski organ wymiaru sprawiedliwości, sąd czy prokurator, wiadomość, że w państwie drugim, państwie trzecim Unii Europejskiej prowadzone jest postępowanie karne przeciwko obywatelowi, o ten sam czyn i w naszym kraju prowadzi się, to mają obowiązek nawiązać kontakt, poinformować się i spróbować znaleźć możliwość rozwiązania tego problemu, a więc poprzez jakieś negocjacje dojść do jakiegoś porozumienia. Wprowadza się jednocześnie w sytuacji, kiedy nie ma możliwości, kiedy te organy nie chcą znaleźć porozumienia, że jedni przekazują swoją sprawę temu drugiemu organowi, czy ten organ sądowy przekazuje tutaj do polskiego organu wymiaru sprawiedliwości sprawę, to wprowadza się taką możliwość zwrócenia się do instytucji Eurojustu, tak będę mówił króciutko, który wyda opinię w tym zakresie. Przy czym opinia ta jest niewiążąca. Opinia jest niewiążąca, niemniej jednak mamy nadzieję, że te przepisy pozwolą właśnie unikać tej zasady ne bis in idem zastosowania. Druga sprawa to dotyczy sytuacji, kiedy popełniony zostaje czyn i prowadzi to organ, na przykład wymiar sprawiedliwości polski, prokurator, postępowanie przygotowawcze czy też sąd i stosuje określony środek zapobiegawczy wobec obywatela, który ma legalne miejsce i stałe miejsce zamieszkania w państwie, innym państwie Unii Europejskiej. Wtedy polski organ występuje bezpośrednio do swojego odpowiednika o wykonywanie tego środka zapobiegawczego i na zasadzie wzajemności drugi rozdział 65d przewiduje taką oto sytuację, kiedy to organ państwa trzeciego, członka Unii Europejskiej występuje do polskiego prokuratora. Nie mówię krótko, ale muszę kilka słów powiedzieć. Przywołuję pana posła do porządku. Czyli organ wydania, który wydał orzeczenie o zastosowaniu określonych obowiązków w zakresie zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego i zwraca się do polskiego prokuratora, ażeby wykonywał te obowiązki, czyli państwa wykonania. No, nie będę więcej mówił, bo tu widzę, niektórzy są zniecierpliwieni. Dziękuję panu posłowi.